Hello guys, witam cieplutko wszystkich, Zeb Bach z tej strony. Dzisiaj lekcja gitary dla leniwych gitarzystów. Kto to jest leniwy gitarzysta? Więc leniwy gitarzysta to jest gitarzysta, który gra jednym palcem. Okej, zapraszam. Pierwsza zagrywka. Więc słuchajcie, ja to grałem na trzeciej, czwartej strunie, na G i D. Ja uważam, że Blackmore właśnie gra w tym miejscu, w tym oryginalnym pierwszym nagraniu, tak jak to słyszę. Potem to różnie on grał na koncertach, a różnie teraz grają, prawda, ci muzycy, którzy grają razem tam z tymi muzykami z Deep Purple, ale mi się wydaje, że on grał tutaj w tym układzie. Może ja pokażę to wolniej. Więc tu się nie dzieje nic skomplikowanego. Puste struny, trzeci, piąty, szósty. Prawda? Więc tak to brzmi. Prawa ręka jest tu bardzo prosta. Ja cały czas downstroke robię. Tak, cały czas uderzam w dół. Następny ryf. No to tu może jeden palec i fis i edur fismol, prawda? A więc słuchajcie, to jest nikt inny jak sam Sir Paul McCartney w utworze Let Me Roll It z kapelą Wings. A więc Paul gra na sześciu strunach, nie na basie w tym numerze. I co on robi, więc może powoli. On tutaj gra na pierwszej i drugiej, i na drugiej i trzeciej. A więc najpierw slide na pierwszej i drugiej, a tu już jest druga, trzecia i do pustych. Druga, trzecia i pusta, druga, trzecia i fis. Następną rzeczą, którą chcę wam pokazać, a to jest bardziej rockowe już. Aha, tutaj ja gram up, down, prawda, w tym co Paul gra. Więc coś takiego. Następną rzeczą, którą chcę pokazać, też muszę pokazać wam prawą i lewą rękę, myślę, że. A więc to jest bardzo proste i dość rockowe takie. Posłuchajmy, jak to brzmi. Oczywiście cały urok tego jest w prawym ręku. Słuchajcie, ja cały czas mówię. Można zapomnieć o lewej. Jak widzicie, jednym palcem można coś zagrać. Lewa ręka jest potrzebna, ale cały urok, całe whole beauty of, you know, jest tutaj, w tym. Ja pokażę, jak to gram prawą. ¶¶
troszkę wolniej, prawda? A więc słuchajcie, co ja tutaj robię. Ja w zasadzie nie bardzo wiem, co ja tutaj robię. Ja gram tak, jak czuję, ale wydaje mi się, że od czasu do czasu tłumię te struny tym pierwszym palcem. A może zobaczmy tu na tym, jak to wygląda. Tak, w tym momencie, jak ja podnoszę po uderzeniu, tu tłumię i to jest uderzenie z dołu. Prawda, ja myślę, że w tym momencie było słychać ten pattern bez. To było tylko z tego mikrofonu, do którego mówię, prawda? Więc ja myślę, że tak jest lepiej pokazać rytm. Następną rzeczą, którą da się zagrać jednym palcem, może to już nie jest takie łatwe, ale ja muszę jakoś gitarę mocniej trzymać, bo pewnie mi ucieknie, jak to będę grał jednym palcem. A więc może spróbujcie posłuchać tego, to jest też jednym palcem. Więc słuchajcie, tego typu rzeczy w zasadzie możecie traktować jako ćwiczenie, prawda? Jakiś tam rodzaj hammer-on, prawda? Ostatnia sprawa, słuchajcie, ja myślę, że to jest najlepsze ćwiczenie, jakie znalazłem na palec trzeci i czwarty. To już może dla troszeczkę mniej leniwych gitarzystów. Na trzeci i czwarty, tak, słuchajcie, sprawa jest tutaj, to jest piękne ćwiczenie. Ja grałem teraz czwarty, piąty, ale cała zabawa się zaczyna, jak gramy na przemian, jak gramy na strunach, zmieniamy progi, więc tu piąty, czwarty, piąty, czwarty, piąty, czwarty, czwarty, piąty, czwarty, piąty, czwarty, piąty. Doskonałe ćwiczenie, polecam osobiście. Więc słuchajcie, dziękuję za wasz czas, pozdrawiam cieplutko. To była moja krótka lekcja dla leniwych gitarzystów. Take care, guys. See you next time. Soon. Bye bye.